rozmowy o barierach architektonicznych w Gnieźnie uznać możemy za rozpoczęte. Urząd Miejski zaprosił mieszkańców do konsultacji społecznych w tej sprawie. Uczestniczą w nich sami zainteresowani, osoby niepełnosprawne i starsi mieszkańcy, ale też ich rodziny oraz urzędnicy oraz Miejska Rada Seniorów. Mieszkańcy stanowią społeczność miasta i to my jako urzędnicy musimy być gotowi na te uwagi, które chcą nam przekazać, bo tak naprawdę możemy zza biurka spojrzeć na pewne kwestie i widzieć to swoimi oczyma, natomiast osoby niepełnosprawne doświadczają czy spotykają się z pewnymi barierami na co dzień i tutaj bezpośrednia informacja, która jest od nich, będzie dla nas tym wyznacznikiem, co należy zmienić, w jaki sposób zmienić po to, aby im żyło się dobrze w naszym mieście, w Gnieźnie. Dlatego też postanowiliśmy się z nimi spotkać, porozmawiać na ten temat, na temat właśnie tych problemów, z którymi się na co dzień borykają. Oczywiście jest to istota sprawy. Zainspirowało nas też pomysł, czy też wniosek zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, kiedy to jeden z mieszkańców złożył wniosek o zrobienie w mieście takiej drogi, tak zwanej szpilkostrady, czyli chodnika, który byłby tutaj tą główną osią komunikacyjną na Starym Mieście, czyli poprzez Deptak aż do katedry przez rynek, gdzie jak wiemy mamy bruk, który często przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest dużym utrudnieniem w poruszaniu się, ale także i dla matek z wózkami, czy też przede wszystkim dla pań, które gdzieś w butach na wysokim obcasie również na pewno mają problem. Natomiast tak naprawdę skierowane jest to dla, przede wszystkim miałoby być skierowane dla osób z niepełnosprawnościami związanymi z problemami poruszania się. Wniosków jest dużo więcej. Jeden z nich dotyczy wyjścia naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych na dworcu kolejowym. Postulat o windy przy peronach jest jakby oczywisty, i aż trudno uwierzyć, że do tej pory nie został podjęty. Jestem mamą dziewczyny na wózku, 30-letniej, 30 lat już jakby walczymy z tymi problemami różnymi. No jest na pewno już trochę lepiej niż było kiedyś, kiedy była mniejsza, a teraz no też chciałaby sama gdzieś może wyjść, ale to nie zawsze się udaje, bo no, mieszkamy poza centrum, więc trzeba przyjechać do centrum, żeby się gdzieś spotkać. No, nie każdy lokal na przykład też, teraz latem jest fajnie, bo mogą sobie w ogródku usiąść dziewczyny na przykład, a w jakimś tam sezonie, poza sezonem to jest trudniej, no bo schody, bo wąskie drzwi wejściowe do lokalów czy do tych sklepów. Także no centrum, wiem, że to jest Stare Miasto i to, tego się nie da zmienić. Codzienność pani Marii i jej córki to bariery komunikacyjne i te, mówiąc delikatnie, tkwiące niestety w sferze mentalnej. Chodniki to na pewno Warszawska, Ubińskiego, no Moniuszki, tam Mickiewicza to nie chyba tak, ale, no, ale to jest to wiemy, że ta strona miasta jeszcze wymaga zmian. No i też właśnie chodzi o to autobusy, no kierowcy, no bo to jest też ważne, że no jesteśmy ludźmi, ja wiem, ale jeżeli ktoś jeździ właśnie i przewozi pasażerów, to powinien też zwrócić uwagę, że jest ta osoba na wózku na przystanku i nie stanie tak, że te drzwi centralnie są w znaku przystankowym albo jakimś tam drzewie, że ja nie mogę wysiąść ani wsiąść do takiego autobusu. Muszę prosić pana kierowcę, żeby po prostu się przemieścił. No więc to jest też takie trochę uciążliwe. Czasami ludzie krzywo też na to patrzą, że my wiecznie zwracamy uwagę. No my no, nie zwracamy uwagi, bardzo mało się odzywamy. Ale nie macie innego wyjścia. No nie mamy innego wyjścia, bo czasami jest taka konieczność, że na przykład nie mam nikogo w domu, kto by mnie autem gdzieś zawiózł. Muszę jechać autobusem z córką do lekarza czy gdziekolwiek. Nie? Inne z postulatów dotyczą różnych niedogodności. Przy ulicy Słonecznej jest chodnik tak wąski, a do tego zarośnięty chwastami, że wózkiem inwalidzkim praktycznie trudno przejechać. Na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Warszawskiej przy wiadukcie kolejowym problemem są światła na przejściach dla pieszych. Zielone światło jest tutaj tak krótko, że czasem osoby sprawne nie zdążą przejść na drugą stronę.
Spraw do załatwienia w tym zakresie jest wiele. Chcemy tutaj wyjść naprzeciw osobom niedosłyszącym, niedowidzącym czy niewidomym po to, aby również dla nich te ułatwienia były. Oczywiście miasto stara się na co dzień kilka takich, czy wprowadzać rzeczy, te dobre praktyki przy inwestycjach, które są. Na przykład są to obniżane krawężniki przy przejściach dla pieszych, czy też doświetlenie przejść dla pieszych, bądź też przy szerokich arteriach wprowadzanie azylii na środku ulicy, który powoduje to, że możemy wolniej poruszać się i tutaj na dwa razy tą jezdnię przekraczać. Także oddzielanie ścieżek rowerowych z inną fakturą, czyli inna ścieżka rowerowa, inny chodnik z innego materiału po to, aby też osoby niewidome mogły jak gdyby oddzielić te dwa elementy. Także takie różne rozwiązania są wprowadzane. Wiem, że to jest na pewno na co dzień niewystarczające. Jest wiele więcej problemów, szczególnie w centrum miasta i dlatego też dzisiaj to spotkanie, aby wspólnie porozmawiać. Oczywiście nie zrobimy tego jednym ruchem, ale pewnie gdzieś tam poprzez codzienną pracę i wyznaczenie sobie pewnych kierunków będziemy mogli doprowadzić do tego, żeby także dla tych osób żyło się dobrze w mieście. Jeżeli chodzi o środki, no to też tutaj staramy się też w ramach projektu unijnego takie środki pozyskać, to po pierwsze. Po drugie też, jeżeli będziemy znali skalę tego problemu, będziemy wiedzieli, jakie są problemy, to też odpowiednio też w budżecie miasta wtedy można środki zapisywać właśnie celowo na takie działania po to, aby sukcesywnie z roku na rok pewne rzeczy poprawiać, wykonywać i dojść do tego, że kiedyś tam powiedzmy na przestrzeni kilku lat będzie ta przestrzeń miejska bardziej dostępna. Pierwsze ze spotkań na temat likwidacji barier architektonicznych za nami. Dyskusja w tej sprawie ma być kontynuowana.